Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Amok i zapraszam was gorąco na kolejny odcinek z Metina dwójki. Jak ostatnio skończyliśmy, miałem dobić sobie level 7, no ale zauważyłem, że mam jeszcze umiejętności do podniesienia, więc tutaj dajmy sobie umiejętność wirujących sztyletu, ponieważ ona jest dość dobra. I zauważyłem jedną rzecz. W poprzednim odcinku skończyły nam się mikstury, więc teraz się na pewno po nie udamy. Ja sobie tylko odpaliłem stoper, żeby nie robić zbędnie, nie przedłużać odcinka. Jeżeli trafiłeś tu przez odcinek trzeci, chyba tak. Tak kręcę, ale zapominam, który odcinek. To chcę cię od razu poinformować, że ja kręcę z tego, żeby przypomnieć sobie moje ukochane, tak jakby, czasy z tą grą, kiedy ona była jeszcze normalna. Według mnie dalej ona jest normalna, tylko że po prostu masa ludzi ocenia tą grę tylko po wyglądzie i po tym, że ona jest stworzona przez Chińczyków. No bo każda gra MMORPG, tak jak właśnie Metin 2, jest stworzona przez Chińczyków. Czy tędy przejdę? Zawsze to był taki bug, co się nie dał przejść, no. Bug. Haha, szachmat ateiści. Proszę mi wybaczyć, ale jeśli nie jesteś aktualnie zajęty, możesz coś dla mnie zrobić? Potrzebuję pustej butelki na moją czerwoną miksturę. Akceptuj. No dobrze, puste butelki dostaniesz u karcarza Johan, ale ja chciałem po panią przyjść. Chciałem kupić sobie... Czy mi styknie? Dobra, więcej nic nie kupię. W sumie może kupię, czekajcie. Zapomniałem ogarnąć, że mogę to wszystko posprzedawać. O Boże, 80, 20, to jest mi niepotrzebne, 1600, łuk mi się przyda, to łuku nie będę sprzedawał. Okej, gdzie mam pójść? A, do garcarza. A gdzie jest ten garcarz, bo zapomniałem? O Boże, panie, gdzie pan jest? W sumie chyba niedaleko, no tutaj, dobra. Z tyłu jest garncarz, Jonach. Znajdź garncarza, no to sobie odporność. Handlarko różności potrzebuj, a ty się oczywiście zablokowałeś na tym pieprzonym... No jak to się nazywa? Armata, o! Ark do diabła, nie mogę przestać kaszleć. Jak ja mogę w tym stanie pracować? Przysłuchajcie, handlarko różności, sprzedaję puste butelki, a nie rozdaję za darmo. Jestem astmatykiem, powiedziano mi, że nasionka brzoskwini były za święty... Byłyby świetnym lekarstwem na kaszel. Jeśli zdobędziesz dla nasionko, tam chyba dla mnie powinno być, dam ci w zamian pustą butelkę. Możesz zdobyć nasionka brzoskwini od dzików na obrzeżach wioski. Jak tylko farmerzy zasadzają nasionka brzoskwini, dziki wykopują je i zjadają. Kaj, są dziki. Czy dziki zdobędziemy od dzików? Znaczy dziki. Czy nasionka brzoskwini zdobędziemy od... U dzików, no ale jeszcze u jakich? Poproszę mi powiedzieć, u jakich dzików, bo ja nie wiem, u kogo szukać. Ho, ho. Dobra, udajmy się poszukać tych dzików. One gdzieś tu powinny być. No ale na razie nie widzę ich, żeby mi się tutaj rozpiły. Oczywiście niepokaźny pieszy. Niepokaźny. Czemu on się nazywa niepokaźny pieszy? Nie wiem, chyba żeby się nie pokazywał. Dobra. Są... Au, ugryzłem się w wargę. Są psy. Ale dzików nie widzę. Dziki powinny być gdzieś tam dalej. No dobra, wilki się już respią. Czyli pokazują, bo zrespiły się już dawno. No i gdzie są dziki? O, dobra, jest dzik. Jest dzik. Tylko że ja chciałem sobie zrobić jedną rzecz. Dobra, kup... Na szczęście dzisiaj nie zapomniałem o kupnie miksturek i przygotowałem się od razu na początku odcinka, więc nie martwcie się, że nam zabraknie. Proszę bardzo, dziku. Gin! Do tych dzików mam to wydropić, czy kogo innego? Dobra, są yangi. Spoko, dużo... dużo yangów od nich leci, ty. A nie, przepraszam, to w jednym się tylko tak trafiło, no to super. No to super, nie zachęcili się do gry, super. Dobra, są kolejne dziki. Tylko czy ja u tych dzików mam to znaleźć, czy u kogo innego, to ja nie wiem. Też
proszę bardzo. Otrzymałeś nasionko przez świnię, proszę bardzo. Chyba tyle, co? Ale czekajcie, dobiję sobie ten level. Dobiję sobie ten level, bo już chcę mieć za sobą to. Chyba wskoczy, co? Pawi wachlarz. No wskakuj. Okej, okay. Wskoczył. Dobra, mamy level, możemy podnieść sobie umiejętność. To teraz... czy to jest zasadzka? Zasadzka. Zasadzka to jest ta od tyłu takie. Ale damy sobie na razie szybki atak, bo on, według mnie on jest bardzo skuteczny. Właśnie cię szukał. No super, znowu do biologa musimy iść. Dobra, zaraz się udamy. Tylko zanieśmy do pana Jonacha. Jonacha, ha 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 ha. Brzoskwinkę. What the fuck? Ile mi się misji odpaliło? Biolog, Jonach, handarka i stajenny. O, stajenny. Pewnie będzie... A nie, przepraszam, to jest starsza pani. Super. A konia chyba można mieć od 15 levelu? Chyba tak. Chyba tak. Pamiętam, ja miałem na swojej starej postaci bojowego na maksa ulepszonego, więc... chyba dalej mam, albo mi zdech. Bo z tego co pamiętam, w tej grze trzeba wchodzić co jakiś tam czas i dawać jeść koniowi. Dlatego ta gra tak uzależnia. Tutaj miałem się udać, tak? Tutaj proszę bardzo. Udaje mi się to pana Jonacha. Muszę na niego kliknąć, żeby mi się mycha sama szła. Sama mi postać szła. Szedła, czy jak to się tam wymawia. Dobra, dajmy mu te nasionka, bo nie da nam spokoju. Okej, okay. Och masz. Dzięki, teraz mogę już wyleczyć moje własne, mogę w końcu pracować. Proszę bardzo. Zanieś się do handlarki różności. No to dostarczamy pustą butelkę. Czy ja ją mam w tym? Mam ją w tym. No, akurat sobie sprzedam jakiś wachlarz, który nie jest w ogóle mi jest potrzebny. I drugi wachlarz, który w ogóle nie jest mi potrzebny. Okej. Okay. Może uda nam się dzisiaj pójść na coś mocniejszego? Jeżeli w ogóle styknie nam czasu. Czemu dwie szczoki? W sumie powinienem sobie ulepszyć jakieś rzeczy. Znasz mojego ojca, który handluje zbrojami i chce przygotować dla niego obiad, ale nie wiem, co by chciał zjeść. Mógłbyś pójść do niego i spytać, co by chciał mieć przygotowane. Z pewnością wynagrodzę się za ten kłopot. Przecież tam kompot pisze. O, dobra, teraz mi się dopiero ten... 1500 punktów doświadczenia! Ale mało. Kurde, no. Handlarza zbrojami, czyli tam mam się udać, tak? Proszę bardzo. Czemu nad panem nie masz strzałki, chyba że ona się pojawi dopiero jak podejdę do niego? Nie, nie. Ona jest po prostu nad ważnymi postaciami. To sobie już odpalę, żeby mieć z głowy. O, no, super! Nałożyłem mi się ten. Obiad. Dzięki... no cholera jasna! Nie przeczytałem co ten. Nie przeczytałem, a to będzie ważne pewnie. Coś tam z jajkami i coś tam... Cholera, no. Ale zwaliłem. Butelkę już dostarczyłem, proszę bardzo. Tu się klepią. Tam zaraz sobie odpalimy misję. No i teraz proszę mi powiedzieć, co mój ojciec powiedział. Mięso wieprzowe, piwo, kapusta, jajko? Nie. Piwo, kapusta, jajko? What? Mięso duszone, czy mięso duszone, piwo, kapusta i dwa jajka? Cholera. Dobra. Raz kozie śmierć. Proszę bardzo. I tak dostanę kasę i tak. Haha. A on się nie nawpierdala. Dobra. Co? Dobra. Idziemy do pani staruszki. Bo, znaczy do pani, do pana Oktawia. Octavio, ten słynny kucharz. Wiecie, gotuje w TVN-ie. Nie. Oj, przecięłem panią, przepraszam. Ślub córki. Czy macie dzieci? To zrozumiecie, że bardzo się martwię. Chodzi o moją córkę. Poznała tego mężczyznę, który zawrócił w głowie i uciekli razem do innego królestwa. Podchodzi z Inio. Oczywiście byłem przeciwko. Myślałem, że dama z Hunio nie może wyjść za mąż za pługówka z Ginio. Pokusiliśmy się i w końcu uciekła z nim do Ginio. Słyszałem, że chcę go tam poślubić, a teraz czeka moja córka. Czeka moja córka na znak ode mnie. Co mam robić? To moje jedyne dziecko. Oczywiście, że udzielę jej mojego błogosławieństwa. Proszę, udaj się do starszej pani i poproszę o pomoc w przygotowaniu do ślubu. Tak, zrobię to. Dobra, pomogę ci, dziadzie. Proszę bardzo, starsza pani jest nawet obok. Ślub córki.
Ślub, powiedziałeś, to bardzo ważny moment w życiu każdej kobiety. Każdy szczegół musi być dopracowany, począwszy od sukni ślubnej czy smokingu, a skończywszy na pierścionkach zaręczynowych, które podczas ceremonii słoną się obrączkami ślubnymi. Jeśli ojciec panny młodej wyraził pozwolenie i zapłaci odpowiednią ilość yang, wtedy dopiero można zorganizować wspaniałe wesele. Szczególnie ważne w tym dniu są kwiaty. Wesele nie może odbyć się bez bukietu ślubnego. Bukiet powinien być zrobiony z następujących kwiatów. Jeden razy. Krwisty kwiat. Poli na głodny alfa wilk. Potrzebuję jeszcze. Pomarańczowy kwiat. Głodny niebieski wilk. Proszę bardzo. Żółty kwiat. Głodny niebieski alfa wilk. Przyjdź do mnie, gdy zdobędziesz te trzy kwiatki. Okej. Okay. Tylko jak ja znajdę te... No, te kwiatki, to dopiero do ciebie wrócę, no. Wiadomo. Przydałoby się jeszcze udać do biologa, no ale biologa to już nie będę w tym odcinku pewnie. A może pójdę, zobaczę. Zobaczymy. Od razu mówię, że jeżeli chcecie ze mną zagrać Obsidian CH1, link do rejestracji macie w opisie. Rejestrujcie się z tego linku, zawsze mnie w jakiś tam sposób wspieracie. Tylko żebyście, jeżeli oczywiście się zarejestrujecie z własnej woli, ja was do tego nie zmuszam, to lepiej by było, jakbyście jeszcze kliknęli, aktywowali konto. Przyjdzie wam e-mail od z Metina, że konto, żeby aktywować konto. Czy ja znowu zginę? Może nie zginę, bo trochę tutaj mocno, za mocniejszy przeciwnik. Okej. O, wiedziałem, że zginę. Tak, super. Fail. Rozpocznij tutaj, no. No oczywiście, że muszę czekać 5 sekund. Oczywiście wziąłem się za coś mocniejszego niż normalnie. I zmarnowałem tylko miksturek parę. Co ja mam atakować? Czekajcie. Głodnych alfa wilk, głodnych niebieskich wilk, głodnych niebieskich alfa wilk. Głodny alfa wilk, proszę bardzo. Jest głodny alfa wilk, razy 3. Może coś zgarnę od was, co? Otrzymałeś kwiat. Krwisty kwiat. Jeszcze głodny... Głodny niebieski wilk, tak? Gdzie jest głodny niebieski wilk? Jest głodny niebieski wilk. Proszę bardzo. Coś chciało. Dobra. Gdzie jest kwiatek? Proszę bardzo. Proszę kwiatka. Okej, okay, otrzymałem pomarańczowy kwiat. Proszę bardzo. Podnieśmy sobie status akurat. Dajmy w punkty życia. Przydadzą nam się. Punkty życia. No. Ja chciałem sobie tylko odpalić zadania i sprawdzić tutaj. Jeszcze kogo mam zabić? Głodnych niebieskich alfa wilków. Głodny niebieski alfa wilk. To może sobie zamknę. Głodny. No, to ma być głodny niebieski alfa wilk. A jesteś głodny niebieski alfa wilku. Pamiętam, że altem się chyba. Tak, sprawdzało. Wszystkie dokładnie z tyłu obok rzeczy. Z tyłu obok, lol. Ale słowo. Głodny szary. Głodny niebieski. Głodny, niebieski. Głodny, niebieski. Ale tak wchodził w kółko. Akurat będę miał po drodze biologa, to może zajdziemy, co? A pewnie zajdziemy. Głodny, niebieski. No tylko to jest głodny alfa wilk, głodny alfa wilk, głodny alfa. Głodny alfa. Gdzie są niebieskie? Nie widzę. Głodny alfa, głodny niebieski wilk. A to ma być chyba głodny niebieski alfa wilk, co? Zadania. Ślub córki, komar spadaj. Głodny niebieski alfa wilk. Tak, to, czyli te się nie nadają. Głodny niebieski wilk. Cholera, gdzie są te głodne niebieskie alfa wilki? Akurat jak was potrzeba. Kungmok. Lol. Dam sobie radę z nim? Powinienem sobie dać radę, co? Chodź tu. Chodź tam, uciekaj stamtąd, bo... Może coś z niego wypadnie normalnego. O, proszę bardzo, czerwona mikstura akurat się przyda. Głodny niebieski alfa wilk. Razy 3 potrzebuję. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma.
To idziemy w stronę biologa, to może tam coś, kurde, natrafię na nich. Same głodne niebieskie wilki, ale nie ma głodnych niebieskich alfa wilków, no. Czemu mi to gro robisz akurat teraz, kiedy nagrywam? Jak normalnie bym grał, to pewnie by było ich multum, a akurat nagrywam, to cholera, nie ma ani jednego. O, głodny alfa, głodny niebieski. Jeżeli tak to jest... Głodny szary, głodny niebieski, kurde. Nie ma nigdzie żadnego psa, ani wilka. Nie no, ja się załamię. Głodny niebieski, głodny niebieski. Ale nie ma głodnych niebieskich alfa. Głodny szary. Niebieski. Niebieski. Szary, szary. Ja pieprzę. Głodny alfa. Głodny zabłąkany, no. Ile was tu jest, do jasnej cholery? Chyba, że będą w jednym dobrym, spokojnym miejscu, którym jest... zaraz wam pokażę. Głodny wilk. Akurat damy się do biologa, to będziemy mieć po drodze. Zobaczę, co on chce, ten ciołek ode mnie. Sam sobie nie może szukać rzeczy, to wynajmuje płatnych graczy. O, proszę bardzo, głodny niebieski alfa wilk. Ale ja się nam trafiło. Akurat po drodze. Nie no, proszę, proszę, ma być to, tutaj ma być normalny kwiat. Tyle pracy na nic. A tam jest kolejny, dobra, dobra. Zaraz do was pójdę. Tylko idę najpierw do biologa. Czekajcie tam, macie nie uciekać. No i co chcesz, biologu? Niebiosa, proszę pomóżcie mi, badam wszystkie rodzaje roślin, w tym imperium jest bardzo dużo rzeczy, które muszą być, zostać zrobione. Nie mam czasu, aby mógł sam wybrać się na wyprawę. Proszę, pomóż mi. Aktualnie badam pokrzywy. Pokrzywy skąd mogę zebrać? 5 pokrzyw, skąd je przyniosę? Skąd? Pokrzywy może znaleźć u głodnych niebieskich alfawitków. Głodny niebieski alfawitk. No to... Chciałbym tędy przejść, no ale nie przejdę, no. Tak czułem, że one gdzieś tutaj będą w pobliżu. O, ruda, żyła diamentu. Chudę, jakbym miał kilo, to bym sobie pokopał, no. Mam nadzieję, że one nie znikną stamtąd. Bo jeżeli znikną, to się wkurzę. O, jakaś niewidzialna ściana. Chodźcie tu do mnie, suki. Macie mieć kwiatki. Mamy pokrzywę. Zwiednięty kwiat, super. Jest kolejny, jest kolejny, jest kolejny. O, tak czułem, że tutaj będą. No i oczywiście, kurde, powoli muszę iść, bo stamina wysiada. Proszę bardzo, muranga sobie zrespimy. Proszę bardzo. Pokrzywkę. Ja bym tylko kwiatek otrzymał. I co? Chcę ciebie zabić? Bo ja zginę. Kurde, trochę mnie klepie. Dobra, chyba padnie, co? Padł. Szeroki miecz dostaliśmy, ale jaja. To jest chyba coś lepszego, tylko że on jest chyba na wyższy level, od poziomu 20. Tylko sobie nie będę sprzedawał, bo jest za dobry. Znaczy, no na późniejsze levely jest za dobry. Okej. Okay. Mamy pokrzyw 5, akurat możemy oddać wszystkie biologowi. Tylko że jeszcze czekam na te kwiatki. A czemu te kurde wilki mają kwiatki? Po co im to potrzebne? Okej, otrzymałem żółty kwiat. Otrzymałem żółty kwiat, mamy wszystkie kwiatki, proszę bardzo, jeden, drugi, trzeci, tak samo mamy wszystkie pokrzywy. Pokrzywy sobie po drodze teraz oddam, a później udamy się do... No oczywiście się zblokowałem, bo musiałem. A później udamy się do pani... Do pani staruszki. I pewnie będzie coś chciała od nas jeszcze. Dobra, tutaj jakąś misję mam już odpaloną, jeszcze dwa głodne wilki, okej. Proszę bardzo, pokrzywy. Och, znalazłeś, pozwól, że rzucę okiem. Ta pokrzywa jest doskonałej jakości.
pokrzywy. Pozwól, że rzucę okiem, proszę bardzo. Tak, dalej, pokrzywy. Kontynuuj. Ok. Pokrzywy, tu pewnie będzie popsuta. A ostatnia powinna być popsuta. O, jest, dobra, wszystkie wskoczyły. 3000 yang, a poza tym zbroje plus 3, błękitne ubranie plus 3 i 2000 punktów doświadczenia. Plus 3, może tak, to może wymieńmy. Co ja dostałem jeszcze? Łuk plus 0? Czy coś jeszcze dostałem? Halo? Halo? Chyba, że dostałem, a ja nie wiem. Nie pamiętam. Haha, mam słabą pamięć do tego, że ja nie wiem. Powinienem... Tak, to się mi przyda, to sobie zostawię. To jeszcze do sprzedania pójdzie. Łuk plus 0, łuk plus 1. W sumie ten łuk jest dobry, tylko że jakbym miał jeszcze strzały do tego, to by było jeszcze lepsze. Dobra, ślub córki. Udajmy się do... Gotowe, z tych kwiatów będzie przepiękny bukiet. Udajmy się do pani staruszki, żeby... No, po prostu powiadomić ją, że zebraliśmy wszystkie kwiatki. Chciałem zobaczyć, czy mamy... jakieś statystyki do rozdania, a mamy, to sobie akurat po drodze rozdam. Okej, okay, dajmy sobie tutaj w atak czy w życie. Albo dam w obronę, wiecie, będę raz dawał w życie, raz w atak, raz w obronę, żeby po prostu to urozmaicić, żeby nie dawać cały czas jedną rzecz, tylko ciągle w coś innego. Czy mam 8000? Tak, mam 8000. Wreszcie hajs się zgadza. Handlarka, znaczy staruszka to jest tam. Dobra, musimy jej to zanieść. Brakuje mi jednej tej rzeczy. Jeżeli ta gra ma aż tak duże wsparcie przez graczy, tutaj powinni zatrudnić jakichś dubbingowców, którzy powinni mówić te teksty. Wiecie, o co mi chodzi. Jakiś dubbing polski, czy coś takiego. Lol, jaka gildia, gimnazjum. Kocham Legię, lol. Ludzie to są barany. Ale dobra, już nie wchodźmy w ich szczegóły, tylko znieśmy pani, że znaleźliśmy wszystkie kwiatki. Okej. Okay. Dziękuję, wygląda. Trzymaj zanieść ten bukiet do mojej siostry. Znajdziesz ją w błąkim królestwie Hunio. What the f... Tutaj mam iść? Serio? No to dobra, ale to na pewno zrobimy w kolejnym odcinku, ponieważ ten dobieg końca. Nie wiem, czemu zawsze to zamykam, no ale po prostu zamykam. Więc jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, a jeżeli chcecie ze mną zagrać, to polecam się rejestrować z linku w opisie. Jeżeli się już zarejestrujecie, aktywujcie konto i spokojnie dołączajcie do gry. Więc do zobaczenia i na razie. Cześć!